Siema, siema, widzu, tak długo czekaliśmy, tak długo to było oczekiwane, czyli nowy Team Natsu, który nazywa się Natsu World. Ogólnie sam zamysł tego, że nazwiesz swój Team Natsu World, czyli świat Natsu, a są przy tym inne osoby, takie trochę egotop. Ja nie wiem, dlaczego te osoby się zgodziły brać udział w projekcie, który tak się nazywa, ale okej, dobra. Ale coś się zaczyna, coś się kończy, bo kończy się... Przedostatni dzień, uwaga, przedostatni dzień wielkiej promocji na GBS, czyli stronie, gdzie możesz kupić najlepszą kawę w Polsce. Z okazji Dnia Dziecka możesz kupić kawę tanio, bo 3 kawy Angel's Touch w cenie 2. Dodatkowo kod ZEBO działa, czyli jeszcze na to 20% zniżki. GBS to kawa, która na pewno zmotywuje cię rano, żeby wstać i robić to, co trzeba. Często mi brakowało właśnie takiego kopa, ale te 5 razy więcej kofeiny w kawach Angel's Touch GBS to właśnie tego, co mi brakowało. Jak wiecie, kawa ma prozdrowotne efekty, ale nie jestem lekarzem, że wam mówić, co jest dobre na waszą kondycję lub umysł, jak ale mogę wam powiedzieć, że jeżeli w te cieplejsze dni nie macie ochoty na ciepłą kawę, to możecie dać lodu oraz zimnego mleka, na przykład do takiej kokosanki. I to jest coś pięknego. Dlatego wbijaj na GBS, kupuj, zapasz i pij. Ale pamiętajcie, kod ZEBO daje wam dodatkowe 20% zniżki, to bardzo ważne, możecie nawet iść sąsiadowi to powiedzieć. No i dobra, możemy od razu oglądać ten trailer, czy cokolwiek to jest jakiś taki wstęp do tego całego Natsu World, gdzie poznamy uczestników. Jest to podobno jakieś mini movie czy coś takiego? A dlaczego warto obejrzeć ten film do końca? Dlatego, że na koniec jest konkurs, gdzie wygrywa aż 20 osób i to naprawdę duże nagrody. Więc życzę wam miłego oglądania. Kiedyś zrozumiem, dlaczego ludzie sądzą, że takie zachęcanie do oglądania do końca jest w ogóle jakkolwiek efektywne. Jeżeli ktoś by chciał przyjść tutaj dla samego konkursu, to by po prostu przeskipował do końca i tyle. To tyle sobie dajecie. A już piątek, nasza pierwsza nuta. Ogólnie ta piosenka już po trailerze brzmi, jakby była taka bardzo średniawa, nawet bym powiedział, że słaba, ale zapytałem na Twitterze, czy dostanę copyrighta, jeżeli na nią zareaguję, czy mi da zarobić Natsu, no i odpowiedziała na Twitterze Natsu, że dam mi zarobić, więc będę 50% milszy przez to, ale ogólnie zapowiada się ciekawie ta piosenka. Tak samo jak ogólnie całe Natsu, ale tak będąc szczerze obiektywny, no bo kurde, wiecie, ten Team X3, no jak można nazwać coś Team X3 w ogóle, to jest po prostu jawne mówienie, odgrzewam kotlet trzeci raz. No, mogli przynajmniej wymyślić jakąś inną nazwę. Ta Natsu World to przynajmniej se wymyśliła Natsu World, nie? W zapowiedzi tej piosenki już mamy ciekawe rzeczy, bo mamy to, że Leksiu tam jest, chyba, nie wiem, coś tam Leksiu ma wspólnego z tym, oraz to, że tam Nitro jest i Marcin Dubiel, tylko nie wiem, czy tylko w teledysku, czy też w piosence, ale to się okaże. To były piękne 2 lata w Team X. No i już zaczynamy od kłamstwa. Halo, jest tu ktoś? Czemu nie ma ciepłej wody? Halo, Team? Natsu? Maciej? Tutaj przez ten cały film jest motyw z tym Dominikiem Henne, że on niby, nie wiem, go opuścili, zapomnieli o nim w tym Teamie X, a on ma być częścią Natsu World. Ogólnie takie śmieszne może dla, nie wiem, 6-5-latków. Nie, dla mnie to było po prostu żenujące, że idzie przez las, haha, w ręczniku, ale beka. Oglądajmy bez niego. Ale się jaram. Ale się jaram. Słychać po mnie, że się jaram, nie widzowie? Ale się jaram. Ojoj, dużo tego trochę. Nie no, ta się nie nadaje. Za sztywna. Nie no, ten przydupas Natsu, który mówi, że ktoś jest sztywny. Ty tak na serio? A co myślisz o tym? Nie nadaje się, no nie? Nie. Pa, miękka faja. Nie rozpoczyna się to jakoś super? Nie ocenię książki po okładce. A to ciekawostka. Ta suka. Ala, nie chciałabyś może dzisiaj... I teraz z tych drzwi wychodzi Fagata i McDonald i kradną jej pamiętnik. To by pasowało. Ona jest zajebista. Bierzemy ją.
To jest takie pseudo nawiązanie do Squid Game, tak? No to widzowie, pamiętajcie, jeżeli zobaczycie jakąś limuzynę różową i gościa, który stoi bez twarzy i ma karteczkę odmień swoje życie, to uciekajcie w drugą stronę. Dlatego, że macie bardzo duże zagrożenie życiowe i psychiczne, czyli dołączenie do teamu Natsu. Psycholka, to jest dobry pomysł. Dobra. Dawaj ją. To jest takie pokazanie, że jednak ktoś z tej Warszawy potrafi coś więcej niż się ładnie uśmiechać lub fałszywie się uśmiechać do zdjęć. No ale póki co spoko, nie? Jakby jest to jakieś zaprezentowanie bardziej uczestników, kto co robił kiedyś, jakaś tam pseudohistoria. To tyle fajnie, jest to profesjonalnie, ale no jeden minus to jest, że to jest faktycznie trochę nudne. Odmień? Odmień swoje życie? Myślę, że się zgodzi, bo nie ma nic do stracenia. Prawda, masz. No tak naprawdę ktokolwiek się zgodzi, nie ma nic do stracenia i jest po prostu przegrywem życiowym, no nie oszukujmy się. No kto inny podpisuje swoją duszę do kogoś, tak? Że dosłownie jest własnością kogoś. I jeszcze dodatkowo jest częścią Natsu All, czyli świata Natsu. Ja pierniczę. Se wymyśliła świat Ludwiczka, kuźwa. O, też fajna. Bardzo ładna, no. Ale będą ją porównywać do sam wiecie kogo. Ogólnie to Natsu miała strasznie łatwo, jeżeli chodzi o te nagrywki, bo z tego co widzę, to wszystkie te osoby chodziły do tej samej szkoły, więc o tyle fajnie, że mogła w jednym miejscu nagrać, nie? Ale dlaczego w ogóle ta Nicole miałaby być porównana do Lexi? Dlatego, że jest mulatką? No poza tym to ja nie widzę jakoś większych tutaj, że tak to powiem, porównań do tego, nie wiem, może to, że też chodzi w dresach. Jak zacznie wyjeżdżać pół po polsku, pół po angielsku i wiecie, lubić McDonalda i być leniwa, no to wtedy można porównywać do Lexi, ale tak to... Okej. Dwie Nicole, piękne nowo małe, nie gadali ze mną w szkole, a teraz chcą być na balet. On chce być moim daddym wychowana przez mamę. Jak księżniczka z Disneya uczy się i mam zajawę. Disney mnie za karnację, polska zenda. Nie, to nie jest fake Lexi, to nie jest też Lexi za zbyt pewna siebie, to po pierwsze, nawet za bardzo. Ja bym powiedział, że jest potencjał na fake fagatę, też wspominanie o jakimś daddy i tak dalej. Co o nim sądzicie? Mhm. Ale ten w czarnym? Nie, ten w niebieskim. Mhm. Obczaj go na Instagramie. Dobra, sprawdzam. Sprawdzam! Że taki piłkarzyk niby. Może z Lecha. Okej, tutaj mamy nawiązanie do Multiego i do Fagaty. Takie dwa w jednym w bardzo krótkim odstępie czasu, więc to było ciekawe. Tutaj nawet się uśmiechnęłem. Miałem być nowym Lewandowskim, grać w kadrze. No, jestem w kadrze. Grałem zajebiście, miałem zwiedzić cały świat. Przynajmniej tak mi mówili. Plany lekko skomplikowała kontuzja, ale ja sobie zawsze poradzę. Ale taka idealna historia, ja miałem być Lewandowskim, tak jak każdy piłkarzyk sobie pewnie myśli. No i o Jezus, kontuzja, o Jezus, to dochodzę do Natsu, naprawdę, no z deszczu pod rynnę. Lubię próbować nowych rzeczy i dorabiałem sobie jako barber. Zajebiście obcinam, serio. Wszystko za co się brałem, robiłem zajebiście. Wiem, że ludzie nie lubią osób pewnych siebie, ale to dlatego, bo im po prostu zazdroszczą. Nie zazdroszczą, tylko wątpią, bo żaden człowiek nie jest tak, że jak coś robi, to zawsze robi zarąbiście. Zawsze trzeba się uczyć, wiesz, dążyć do tego, żeby potem to robić zarąbiście, a nie, że ty od razu wszystko zarąbiście robisz i w momencie, gdy tak na takiego się kreujesz, to jesteś po prostu ego top i przez to ludzie nie czują sympatii do takich osób, bo będziesz jeszcze gorszy niż taki czaro NBA. A ja jestem z sobą i jestem zajebisty. On jest zajebisty, piszę do niego. Ale ogólnie pomimo tego, że my jakby poznajemy te wszystkie osoby, to ja tak naprawdę nie zapamiętałem żadnej osoby. Totalnie żadnej osoby nie zapamiętałem. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mi się nie chce ich zapamiętywać, czy tego, że oni po prostu jakieś takiej... Nie mają jakiegoś takiego swojego charyzmy, jakiejś swojej, jak to się mówi, no jakiejś osobowości, tylko takimi sztucznymi typami i typiarkami są. Przynajmniej na takich się wydają. Ej, a gdzie jest cegła w sumie? O Boże, zapomnieliśmy go z domu X. Mam was wreszcie.
Nie. I żaden cegła, tylko Dominik. Jestem jak bumerang. Dwa razy wyrzuciliście mnie z domu X, a jestem. Ja zawsze wracam. No i dlatego przeskipowaliśmy cały ten wątek gościa, który niby do nich idzie przez las i przez rzeki, bo ich szuka. No takie to było trochę cringe'owe, tak jak jego wejście. Dzisiaj widzieliście mnie w ręczniku latającym i robiącym z siebie, robiącego k***a z siebie pajaca po całej Warszawie, a już jutro na naszych Instagramach i TikTokach zobaczycie nasze prawdziwe oblicze. Nie, zobaczymy jak dalej robicie z siebie pajacy. Przez kolejny rok przynajmniej, bo zgaduję, że na tyle jest umowa o mieszkanie, więc tak samo z wami pewnie jest umowa na tyle. Więc pora zacząć najbardziej ambitny plan mój, czyli przejęcie polskiego YouTube'a. Ja jej tego szczerze życzę, żeby po prostu każdy o niej gadał i w ogóle, w sensie o tym całym projekcie, żeby nie był nudny, bo to jest najgorsze i dla mnie, i dla nich, w sensie Teamu X, no, 3. No bo Team X3 jest nudny, więc ani dla mnie kontentu, ani dla nich wyświetleń, więc to jest najgłupsze, co mogą robić. I już lepiej, żeby byli przynajmniej ciekawi, ale cringe'owi, bo przynajmniej ja mam content, a oni mają wyświetlenia, więc to jest takie dwa w jednym. Projekt NutsWord właśnie w tym momencie wystartował, w związku z tym mamy dla was konkurs Neternal, którym wygrywa 20 osób, a w tym? 15 osób wygrywa produkty NutsWord, 3 kolejne wygrywają przyjazd do naszego domu, a kolejna osoba wygrywa wymarzone wakacje z NutsWord. Tutaj się zaśmiałem na Twitterze, bo akurat Freeze 2 dni przed wrzuceniem tego NutsWord dał, że tam 40 tysięcy lajków na Twitterze i bierze jakąś randomowego widza z nim na wakacje, z ekipą. No i ja się zaśmiałem, że tym razem to NutsWord, a nie Stuart i kopiowanie Freeza parę dni po tym, jak on to wymyślił, bo to tak wygląda, nie? Tak śmiesznie, ale raczej każdy, no, logicznie wie, że ten film prawdopodobnie był nagrany, nie wiem, z miesiąc temu, czy tam tydzień temu, więc no nie ma szans po prostu, jest taki zbieg okoliczności, że Freeze akurat wymyślił to samo, co Natsu, ale po prostu upublikował przed nią. Bo Natsu się mocno zirytowała. Po pierwsze napisała na Twitterze, odpowiedziała mi: ten konkurs planowałam z 2 miesiące temu. Uśmieszek agresywny. Nie będę go zmieniać, bo ktoś inny też padł na taki pomysł. Buziak też agresywny. Więc ja jej tam odpowiedziałem, że to jest logiczne. I prześpiewczo i to odpowiedziałem trochę, ale ona chyba tego nie zauważyła i jeszcze mi na Instagramie dosłownie wysłała filmiki, jak mi pokazuje dowody na to, że 2 miesiące temu w plikach było taki plan konkursu, więc spokojnie, nas uwierzymy, nie skopiowałaś Freeza, uspokój się. Jeszcze tam wspomniałem, że chill, że to było nawiązanie do memu sprzed 2 lat ze Stuartem, a ona napisała, że ją to uraziło, więc spodziewamy się po tym, po tej reakcji Natsu, spodziewamy się, że Natsu World będzie oryginalne, bo ewidentnie nie chce być porównywana do tego, że kopiuje od kogoś innego. Więc zobaczymy, co będzie. Jeżeli będzie content typu Mystery Will wybiera, jaki kolor dzisiaj dotykamy, to ja pierniczę. No nie. Więc podsumowując, ewidentnie wydaje się to ciekawsze niż ten Team X3, bo to jest porażka. Jest to coś, co zapcha mi content, w sensie wiecie, to co Team X zabrało tym, że stworzyło takie nudne coś, to dzięki NutsWord będę miał to ponownie. Co prawda nadal wydaje się to takie nudne, bo na razie nie poznaliśmy tam osób, może przez to, ale jakoś nie wydają się z osobami z jakimś większym charakterem, który mnie, nie wiem, jakby zachęci do nich. Takie typowe tiktokerki i tiktokerzy. Nic poza tym. Ja się z wami żegnam, widzowie, miłego dnia ci życzę, zostaw lajka i do jutra.